Dziś, moi drodzy, drugi dzień świąt Zmartwychwstania, poniedziałek. Dobrze, moi drodzy, że jesteśmy w naszej świątyni. Starajmy się w miarę ten tydzień, na ile możemy, aby uczestniczyć we mszach świętych, by tą radość po prostu pogłębiać każdego dnia. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Będziemy na mszach świętych modlić się m.in. koronką do Bożego Miłosierdzia, a po południu na godzinę 15 w przyszłą niedzielę zaprosimy na nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. W piątek, oktawie Wielkiej Nocy, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Jest zachęta, że można pościć, ale gdyby ktoś nie pościł, to nie przekracza przykazania, ponieważ jest oktawa Wielkiej Nocy, dlatego piątek jest jakby dniem normalnie zmartwychwstania Pana Jezusa. Jest to zarazem także pierwszy piątek miesiąca. Rano u nas msza święta o 8, po południu o godzinie 17. Też będzie możliwość do spowiedzi dla tych, którzy odprawiają pierwsze piątki, albo dla tych, którzy nie byli na Wielkanoc, bo nie było takiej potrzeby, aby po prostu z tego skorzystać. Zachęcamy wszystkich, moi drodzy, do czytania Pisma Świętego, Prasy Katolickiej. Jest gość niedzielny, jest także głos świętego Marcina. Warto, moi drodzy, zaopatrzyć się, zerknąć, bo to też jest dobra lektura. Przeżyliśmy, moi drodzy, pięknie Triduum Paschalne. Pragnę wszystkim bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Nie wymieniam poszczególnych osób, bo życie to jest takie, że niekiedy tego, o którym trzeba na pewno powiedzieć, człowiek pominie. Dlatego wszystkim, moi drodzy, którzy zaangażowali się, którzy uczestniczyli w Triduum Paschalnym, pragnę bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Miejmy zawsze świadomość, że cokolwiek robimy w Kościele, przy Kościele, to nigdy dla księdza czy dla oczu innych robimy to na chwałę Pana Boga. I w takim kontekście to wszystko, co wykonujemy, moi drodzy, na to właśnie patrzmy. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim, moi drodzy, dziękuję. Było dużo pracy, bo i przy grobie, i przy ciemnicy, i ze służbą liturgiczną. To są naprawdę, mówię, rzeczy, w których jest naprawdę dużo zajęć. Malkontenci powiedzą, ale to było nie takie. Zgadza się, tylko że, moi drodzy, no nie da się tak wszystkiego do końca przewidzieć. I człowiek ma tylko dwoje oczu z przodu, z tyłu już nie. I niekiedy się po prostu pewne rzeczy też jakoś tam popełni błąd, no ale ludzie mają to do siebie, że dopóki żyjemy, błędy popełniać będziemy. Oby było ich jak najmniej i jak najmniejsze. Moi drodzy, z takich pozytywów, co chcę powiedzieć. Bardzo pięknie wypadła spowiedź, Wielki Piątek. No z księdzem Maciejem byśmy się wymieniali co godzinę, ale powiem szczerze tak, że moi drodzy, no nie było czasu, żeby w imię Ojca zrobić. Także to jest dobrze, że cały czas były osoby i myślę też o jednym, że nikt nie poszedł do domu, że się nie dostał. Dostał, bo to było do pół godziny, ale tak jak powiedzieliśmy, chodziło nam o to też, żeby człowiek miał troszkę czasu na przygotowanie do spowiedzi i tak dalej. W tym kontekście naprawdę, moi drodzy, egzamin zdaliśmy wzorowo, bo to znaczy o czym? Że wiemy, na czym polega istota świąt. Pragnę, moi drodzy, także bardzo serdecznie w imieniu swoim księdza Macieja podziękować za wszelkie życzenia, także różnego rodzaju prezenciki i słodsze, i takie inne z racji Wielkiego Czwartku czy świąt. Za pamięć, za modlitwę składamy naprawdę, moi drodzy, bardzo, bardzo serdeczne życzenia, podziękowania. Także pragnę, moi drodzy, bardzo podziękować także za te dary, które złożyliśmy tutaj w dniu Wielkiej Soboty, kiedy święciliśmy pokarmy. Później tutaj panie z zespołu przygotowały, powiedzmy, paczki, zostały przygotowane, rozwiezione. Bardzo, moi drodzy, dobra inicjatywa, trzeba takie rzeczy robić. A w życiu to też jest taka sztuka, żeby mieć i umieć się podzielić. Ktoś powiedział tak, dasz, to więcej masz. Nie dasz, nie będziesz miał ani ty, nigdy więcej miał nie będziesz. Bóg zapłać wszystkim, moi drodzy, za także te sprawy. Pragnę także bardzo podziękować za ofiary, które były składane. Jak słyszeliście, moi drodzy, te ofiary zawsze są w tych dniach na konkretny cel. Bóg zapłać za waszą ofiarność. Ja je później przekażę w odpowiednie instytucje. Te wszystkie, które powiedzmy są, powiedzmy, na które tutaj zbieraliśmy w tych powiedzmy dniach. Wszystkim za tą szczodrobliwość składamy serdeczne Bóg zapłać. Cieszmy się więc, moi drodzy, z radości zmartwychwstania i obyśmy
nie zgaśli w tym zapale. Trzeba pilnować tego, żeby, moi drodzy, w każdą niedzielę było nas tyle i jeszcze więcej. A za tych, którym się nie udało na Wielkanoc do kościoła dotrzeć, trzeba, moi drodzy, się modlić. Bo jak już ktoś Wielkanoc nie idzie do kościoła, to już jest ciężki kryzys. Dlatego pilnujmy się, chodźmy, mobilizujmy i w codzienności zdawajmy egzamin z tego, kim jesteśmy. Bo dzisiaj tego naprawdę bardzo potrzeba. Świętujmy w radości, umacniajmy się, bo, moi drodzy, po co są święta? Aby wyjść umocniony duchowo i umocniony swoją rodziną i swoimi bliskimi. Zapraszamy dziecko, pokażcie się z tym dzieckiem. My wszyscy wstaniemy, pomodlimy się i za chwilę przyjmiemy Boże błogosławieństwo na nasze dalsze świętowania. Prośmy Pana Boga, aby zesłał swoje błogosławieństwo na przyniesione tu dziecko, na jego rodziców i chrzestnych. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, który zrodzony przed wiekami, chciałeś do czesności być dzieckiem i miłujesz niewinność tego wieku. Ty z miłością tuliłeś i błogosławiłeś przedstawiane Ci dzieci. Racz te dzieci otoczyć swym błogosławieństwem i spraw, aby złość nie odmieniła ich umysłu, oraz dozwól, aby wzrastając w latach mądrości, mogło się Tobie to dziecko zawsze podobać, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Bóg Wszechmogący, Dawca życia doczesnego i wiecznego, niech błogosławi rodzicom tego dziecka, aby przykładem postępowania doprowadzili swoje dziecko do dojrzałego życia chrześcijańskiego. Amen. Moi drodzy, jak się chwalimy, to jeszcze powiem taką jedną rzecz. Otóż, bo to o tym zapomniałem akurat. Rozmawiałem z dwoma czy trzema osobami, które są spoza naszej parafii i oglądały te uroczystości Triduum Paschalnego przez internet. Czyli zdanie obiektywne, bo nie są od nas i to. I prosili, żeby powiedzieć o czym. Pochwalić za liczebność, czyli że wszyscy byli, że popatrzcie, w kamerze, a ludzie mówili tak. Widać było, że ci ludzie to przeżywają. To była pierwsza myśl. A druga, która bardzo ważna też myśl. Mianowicie dziękowali tym wszystkim, którzy czytali Słowo Boże, śpiewali psalmy responsoryjne, że było godnie, ze zrozumieniem, że było godny przekaz Słowa Bożego. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.